dalej. Naszym gościem jest Sergiej Sznurow, lider zespołu Leningrad. Witamy serdecznie. Może, jeżeli pozwolicie, ja zadam pierwsze pytanie. Niektórzy ludzie mówią, że jesteś pupilem Putina, to prawda? Niektórzy ludzie gadają, że to wyjeździłeś z Kawarika, Putina, to prawda? Ja by to niczego nie znam. Pan Sergiej o tym nic nie wie. Jak to się stało, że doszedłeś do muzyki? Zaczynałeś jako szklarz, różne były zawody i w końcu decyzja o tym, żeby jednak w muzyce być wiernym. Jak to się stało? Dlaczego tak? Jak to się stało? Wasz łódź, wasza kariera, wasz wyraźnej profesji, tak? Jak to się stało? Muzykantem? Ja po prostu очень nie lubię работать. Ja po prostu nie lubię pracować. Ja gotów заниматься чем угодно, только не работать. Mogę robić wszystko, tylko żeby nie pracować. Продавать наркотики, воевать или музыка, для меня это все одно и то же. Handlować narkotykami, wojować, wszystko samo. Niektórzy mówią, że jesteś wulgarny, ale to jest twój urok. Zgadzasz się z tą opinią? Nie, Katarzyna Wariacz, to wyjeżdżasz w Я об этом никогда не думал. Мне кажется, что речь как президента Путина, так и президента Буша и вообще многих президентов еще более вульгарна, нежели чем площадная брань. Я никогда так не мыслял. Мысля, что даже то, что говорил президент Путин или президент Буш, то можно приравнять до того, что это равно вульгарно. Питания? Pytania? Tak, jak bardzo w Sankt Petersburg kocha Moskwę? Jak Sankt lubi Moskwę? Nie lubi. Nie lubi. Moskwę nie lubi. Sankt Petersburg nie lubi Moskwę. Kto jeszcze ma pytania? Jeszcze coś? Kto z Państwa pytania ma? Wszystko? No co, to dziękujemy, tak? И самое страшное, что вряд ли случится. И самое страшное, что вряд ли
случится! Музыки много изъят. Давай, стой!